Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami moje wrażenia i ocena gry Collat, o której jakiś czas temu, było przez chwilę dość głośno. Na początek warto wspomnieć, że jest to nasza rodzima produkcja z małego studia mieszczącego się w Bielsku-Białej. Collat może spodobać się przede wszystkim tym, którzy poszukują ciekawych gier opartych o taki leciutki survival horror, jednak bez oklepywania zombiaków kijem baseballowym czy coś w tym rodzaju. Collat to zimny, mroczny, klimatyczny, taki delikatny horror z, można powiedzieć, otwartym światem, gdzie bardziej będziemy czytać, łączyć fakty, myśleć, bać się też czasami, niż grzebać na przykład w śmietniku w poszukiwaniu jedzenia albo wody, żeby przeżyć. Collat nie od razu pokaże nam całą fabułę swojej, powiedzmy, swoją głębię. Zaczynamy na stacji gdzieś w głębokiej Rosji, jednak warto tutaj lekko napomnieć, że jest to jakby taka historia dopisana troszeczkę do innej z rzeczywistości. Możecie poszukać w sieci informacji o tak zwanej tragedii na przełęczy Diałtłowa czy coś takiego, szczegóły macie w opisie. Wokół tych wydarzeń wyrosło wiele teorii, m.in. mówiących o tajemniczych siłach, wojskowych eksperymentach w rejonie ekspedycji, które w końcu przyczyniły się do śmierci studentów i, chyba jak się nie mylę, też osoby, która prowadziła całą tą ekspedycję. Wszelkie relacje, różne dokumenty wskazują na totalnie dziwne wydarzenie, takie, powiedzmy, trochę nietypowe dla po prostu zamarznięcia, tak? Ubrania ofiar były mocno radioaktywne, kilka ofiar miało na przykład strzaskane czaszki i klatki piersiowe. My fabularnie trafiamy do tego miejsca i powoli odkrywamy sekrety tej troszeczkę przerobionej historii. Chociaż fabuła Collat jest tak nietypowa i tak zawiła, że do końca nie wiemy, czy to są halucynacje, czy może rzeczywistość w tej grze, czy to sen, jawa, czy rzeczywiście tam jesteśmy. Gra też nie prowadzi nas za rączkę i to jest jej naprawdę bardzo duży plus. Po wyjściu z tej wioski mamy praktycznie w pełni otwarty świat, możemy iść gdziekolwiek chcemy, ale głównym miejscem na naszej drodze, powiedzmy z tej stacji, jest krąg wielkich głazów. Od razu poznajemy, że coś tu jest nie tak. Halucynacje, czy też te anomalie w niby rzeczywistości są bardzo silne. Słyszymy głosy, małe kamyczki się unoszą, zaczynają wirować wokół nas. Wszystko wraca do normy dopiero kiedy opuścimy ten rejon. I takich sytuacji w Collat jest bardzo, bardzo dużo. Wiele sytuacji też, jakie napotykamy, mają odbicie, że tak powiem, troszeczkę w faktach. Osoby, które znajdowały się nieopodal zaginionej ekspedycji, jak się nie mylę, około tam 50-60 km, widziały dla przykładu tajemnicze wielkie pomarańczowe kule na niebie. Podobnie jest w grze i to wszystko zostało troszeczkę tak wplecione w takiej mistycznej formie. Nie ma tutaj survivalu jako takiego, gdzie po prostu musimy szukać jedzenia czy wody, ale musimy uważać m.in. na zmęczenie, bo jeżeli zbyt długo biegniemy, to nasza postać strasznie się męczy. Mamy latarkę, która po części jest też naszą bronią, ale nie będę wam tutaj zdradzać, o co chodzi. Mamy też mapę, gdzie nie jest zaznaczone, gdzie jesteśmy, oraz kompas. To sprawia, żeby dotrzeć w nieodkryte miejsca mapy, poszukać dodatkowych notatek, czy poznać inne historie, czy to właśnie te sytuacje, anomalie i tak dalej, musimy albo rozpoznać po terenie, gdzie jesteśmy, albo zapisywać koordynaty, które gdzieniegdzie na przykład wyorane są w jaskiniach na skałach, albo podróżować od obozu do obozu. Jest tutaj system takiej szybkiej podróży, ale najpierw musimy znaleźć obóz. Collat, moi drodzy, szalenie spodobał mi się pod względem muzyki, oprawy graficznej oraz fajnie takich trochę wyreżyserowanych sytuacji, kiedy wchodzimy do jakiejś dziury pełnej kości, widzimy tam tron ze szkieletem, a w pewnym momencie zaczyna się to wszystko palić, niebo przyciemnia, taka jakaś anomalia, wszystko się trzęsie. Takich momentów jest całkiem sporo, chociaż z drugiej strony Collat przypomina taką gierkę opartą o poszukiwanie tego typu miejsc anomalii i zbieranie po prostu karteczek z historiami czy różnymi opisami. Trzeba też przyznać, że naprawdę fajnie dobrano polskich bohaterów podkładających głosy. Są klimatyczne. Jeżeli chodzi o wady tej produkcji, to przede wszystkim twórcy gry postanowili przyspawać naszego bohatera do ziemi. W Collat chyba nie da się skakać. Czasami doprowadza to do prześmiesznych sytuacji, kiedy jeden kamyczek blokuje nas przed wskoczeniem sobie na jakiś mostek albo na inną ścieżkę i musimy szukać okrężnej drogi, żeby na ten łaskawie mostek sobie wskoczyć.
Inna sprawa dotyczy tej schematyczności gry. Niektórym Kolant zacznie się bardzo szybko nudzić, kiedy przez 5 minut biegną po śnieżonych szczytach, po jakąś tam kartkę, czy powiedzmy coś w tym stylu, potem 5 minut biegną dalej i na kilka chwil widzą jakąś scenkę i znowu biegną 10 czy 15 minut po tych ośnieżonych terenach. Dla jeszcze innych trochę irytujące są tutaj save pointy. Są aktywowane i zapisywana gra jest przy karteczkach albo przy obozach. To sprawia, że w przypadku śmierci, bo tutaj da się zginąć, trzeba ponownie zasuwać koło 5 minut albo więcej. Mimo wszystko, Kolat jest w mojej ocenie grą dość dobrą i daje frajdy na około 5 w porywach do 7, może maksymalnie 8 godzin, w zależności ile szukamy i ile grzebiemy. Główną zaletą jest oczywiście to uczucie niepewności, czy coś za rogiem się nie stanie. Zastanawianie się, co dalej, planowanie kolejnej wyprawy w kolejną, powiedzmy, lokację mapy, do tego zachęcająca cena w zakresie 40-45 zł w dniu premiery to jest naprawdę mało. To niewiele, a zawsze możecie zagrać w kolejną, naprawdę niezłą polską grę. Pamiętajcie jednak, że nie każdemu się ona spodoba, raczej głównie fanom gatunku takich szwendaczo-horrorków. Tyle.